Siemaneczko, widzę, witajcie na moim kanale, jestem Amanda, z nami oczywiście jest Lenka. I dzisiaj będziemy nagrywać w końcu zmianę blany pokoju, czyli nowe biurko. Biurko już tutaj sobie stoi ogólnie, ale właśnie czekaliśmy na organizatory. Na samym początku chciałam się przywitać, przyjąć subskrybowanie tego kanału, zapraszam na mojego Instagrama i na mojego TikToka oraz podać na kanał do Lenki. I tak, nie będę wam pokazywać jak jest teraz, znaczy zaraz to zobaczycie, ale pokażę wam jak było. Ale nie, bo ja mam te przybitki ze starego biurka. Aha. Tak było? Tak, a teraz mamy nowe biurko, które Lena będzie sobie stylizować. Dobra, aktualnie to Lena ma tutaj bałagan na tym biurku. Dobra, to chcę jak będzie się organizować. No. Wiecie, szuflada wygląda tak ogólnie, bez organizerów. Bez organizerów, jest w niej bałaganik. No cóż, no tego nic nie poradzę. Będę musiała oddać wszystkie brązolaski gdzieś. Na dnie pełno koralików, bo Lena prowadzi swój mały biznes i tworzy bransoletki. Potraktujemy je odkurzaczem, ale Lena wybiera takie najładniejsze koraliki, żeby wszystkich nie wciągnęło. Okej. Okay. Myjemy. Jaki jest plan na pierwszą szufladę? Żaden. Żaden? Nie masz planu żadnego? No nie. Mam taki kartonik, będę mieć... No wiem, widzę. Tak. Dobra. Taki mam plan. Dobra, tu Lenie podpowiedziałam, żeby pierwsza była szkolną i żeby mazaki dała do piórników, a nie do tych organizerów, bo wydaje mi się, że będzie lepsze. Dajcie znać w komentarzu. Nie uważam tak. Ja tak uważam, żeby właśnie tu były w piórniku. W piórniku, żeby były mazaki, kredki, w ogóle wszystko w dużym, jakieś książeczki, zeszyciki, wszystko takie, wiecie, szkolne. To ty, przecież organizujesz sobie. Dobra, tu dała sobie do piórników, a teraz wkłada do organizera na biurko wszystko ze swojego pudełeczka. Jak ci idzie? No, robię tylko szufladę. Dobra, pokażesz nam pierwszą? No. Pierwsza to tak. Aha, tu masz koraliki, zeszyty do szkoły, piórniczki, no i fajnie. Na drugą dopiero zaczynamy. A jaki jest plan na drugą szufladę? No po prostu tak. Aha, bo tutaj będą rzeczy do pielęgnacji, tak? No i kosmetyki. I kosmetyki. No i tutaj dam pewnie jakąś migiełkę. Tutaj jeszcze dam tą pileczkę. No, tutaj dam to, ten krem. No, no. Bambino, jakieś serum. Dodam takie zwykłe z flafla. Takie odmienię tutaj. Nie wiem, jeszcze mama mi powie, jak tam, jak jeszcze mogę coś zrobić. No, na razie to tak wygląda. Na razie to wygląda tak. Niezbyt fajnie, znaczy fajnie, ale nie. No ja bym tam dodała szczotkę do włosów jeszcze gdzieś obok po prostu. No. Z Barbie. No, z Barbie. I tu masz jeszcze puste miejsce, co tam byś chciała użyć? Perfum. Jaka jedna. A ten, ten, ta mgiełka czy coś? O! Mgiełka będzie tutaj. Pieniążki? Tak. Czyli już wiemy, gdzie szukać pieniążków. Mam jeszcze 10 zł tam mam na plecaku. Raz wczoraj? No. No, no. No ale możesz tak zostawić, jak przecież no. Z czasem jak coś sobie kupisz, to będziesz tam dokładać. Nie musi być całe miejsce zapełnione. Albo mogę dać te pojemniczki od Julii. A co, ty zbierasz to? Tak, bo to jest od Julii. Aha, a ty jesteś żugajką? Nie. A chcesz, żeby Julka była z Wojtkiem? Tak. Tak? No. A nie z tym, Sio? Jest fajne, ale z Wojskiem widzę, że jest też uśmiechnięta. Mhm.
Jestem ciekawa. Ma widzowie, jaką wy macie teorię na temat całego rozstania, bo ja teraz powiem... Tak, zaraz pokażę. Powiem wam, ja nie jestem żugajką. Nie siedzę jakoś tam twórczości Julii w internecie, ale już od jakiegoś czasu, jeszcze przed tym, jak ogłosiła zerwanie i wyskakiwały mi jakieś tam te edity z tym Wojtkiem w Stańce z Gwiazdami, to ja mówię, kurde, ja od razu się wkręcam w takie, wiecie, właśnie konspiry, że ktoś z kim, że ona się z nim rozstała i sobie myślę, nie, no pewnie detektywisty z TikToka i dosłownie, nie wiem, 3 dni później ja sobie siedzę i weszłam sobie do Instagrama, to mi wyskakuje, że oni się rozstali, ja od razu sprawdzam, szybko biegnę do Leny, do łazienki, mówię, Lena, wiesz, że... Tak, wiesz, że Julia nie jest z Shio i mówię, uwierzę wam we wszystko, detektywie z TikToka, a teraz jak czasami naprawdę oglądam te edity z tym Wojtkiem, ja wiem, że to jest taniec i w ogóle, więc wiem, że to trzeba tak pokazywać, kurczę, trzeba te emocje, ale jak oni będą razem, to ja po prostu już uwierzę we wszystko detektywom z TikToka. Dobra, pokazujemy drugą. Dodałam jeszcze do pierwszej szuflady jeszcze jedne plastki z Barbie. Mhm. Druga szuflada prezentuje się widzowie w ten sposób. Ciekawe, jak długo będzie tutaj tak czysto. Nie, no ja umiem utrzymać porządek, bo ja pamiętasz, jak sobie posprzątałam tak nie wczoraj, tylko ostatnio, jak nagrywałam z tego ten, nie? To miałam do tego czasu czysto. No, dzisiaj też nie masz jakoś tragedii, no mimo wszystko. I właśnie tu jest jeden, poproszę. No, dobra, trzecia szuflada. Trzecia to jest tam byle co ogólnie. Ogólnie trzecia szuflada to byle co. Tak, i tam po prostu tam już się zbierka, jak widać, że to jest byle co. No. No to dawaj. Zaczynamy. Ale będą organizery i to będzie ładnie wyglądać. Tak. Auto. Dobra. Ale oni zrobili tę trawkę. Dobra, dawaj, dawaj. Pierścionek mam. Fajnie? Zobaczmy. Cool. Cool. Dobra, Lena skończyła organizować sobie biureczko, nawet u góry już zrobiła. Niech was nie zmyli ta rolka papieru, bo to jest po prostu... No patrz. Sto jak na bransoletki to jest. No patrzcie. Nie, weźmy taką małą, bo... Mam bransoletkę, co mam robić? No. A po co wydajesz pieniądze, jak masz się tam? No, jeszcze można go obkleić jakoś fajnie, to już w ogóle by był super. Tak, tutaj Lena ma swoje jakieś jeszcze kredeczki, karteczki. No, pierwsza szuflada, kolejny raz. Ty się prezentujesz? Pięknie. Tej nie robiłam sama. Dobra, dawaj dalej. Tutaj mam kolejną. Tak. To już widzieliście widzowie, druga szuflada. Ale ostatni nie widzieliście. Został jeden organizer. I... Ostatnia szuflada, pięknie masz. Tak lepiej niż no i tak powinno to cały czas wyglądać. Będzie tak to wyglądać? Co? Tak? No. Mówisz? No. I jeszcze tutaj laptopik musi być. No. No i mamy laptopa, chociaż Lena bardzo rzadko korzysta. Tak. Pani prezes teraz, kurczę, no patrzcie jak ładnie to wygląda. No to od chwilę będziesz? No to się zabieraj za montaż. Dobra, tak więc widzowie, dajcie znać, jak wam się podoba nowa organizacja biurka Leny, a my widzimy się jutro. Pa!